Zbroje na łeb w minutę. Kościany hełm do dropnięcia z Fear Weavera symuluje szaleństwo. Spełni ogromnej ilości halucynek, które są neutralne wobec gracza. Chroni przed 70% obrażeń. Ma dobrą wytrzymałość. Pszczela korona do dropnięcia z Bee Queen absorbuje 70% obrażeń oraz zamienia negatywną aurę sanity w pozytywną o połowę słabszą. Hełm z cookie cutterów do zrobienia z ich muszelek i liny absorbuje 70% obrażeń i ma niezłą wytrzymałość. Futbolowy ze skóry świńskiej i liny absorbuje 80% obrażeń i ma słabą wytrzymałość. Kask pszczelarza z jedwabiu i lin chroni przed 80% obrażeń od mobów pszczołopodobnych i ma bardzo dobrą wytrzymałość. Hełm bitewny ze złota i kamienia do zrobienia tylko dla Wickfleet działa jak kask futbolowy z większą wytrzymałością. Tulecytowa korona z tulecytu i koszmarnego paliwa chroni przed 90% obrażeń, ma dość dobrą wytrzymałość i ma 33% szans na przewołanie świecącej, całkowicie kuloodpornej bańki chroniącej. I skorupa hełm do dropnięcia z takiego ślimaka chroni przed 90% obrażeń i ma średnią wytrzymałość.